Andrzej Duda podpisuje, chwali policję i rozumie przedsiębiorców. Wojna Stankiewicz z Macierewiczem o film o katastrofie smoleńskiej. Walka o wolność słowa, czyli polska odpowiedź na amerykańskiego Facebooka. O tym m.in. powiemy dziś w programie w telegraficznym skrócie. Niedziela, 24 stycznia, Maciej Orłoś, zaczynamy. Chciałem tylko nieśmiało stwierdzić, że to powoli, robi się nudne, panie Orłoś. Ciągle tylko to narzekanie na TVP. To i nudne, i straszne, i beznadziejne. Ale co zrobić? Trzeba to trzeba. Dziś też będę jechał na TVP, a także na Polskie Radio. Sejm przyjął ustawę budżetową, odrzucając szereg poprawek senackich, m.in. wykreślenie rekompensaty abonamentowej w wysokości prawie 2 miliardów złotych dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Ustawa wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta, czyli jak Andrzej Duda się znajdzie. A myślę, że w tej sprawie znajdzie się szybko. Przypomnijmy przy okazji, że ostatnio padł rekord, to znaczy niegdysiejsza legenda radiowa Trójka odnotowała najsłabszy wynik w historii badania Radio Track, gdyż jej udział wyniósł zaledwie 2,6%. Tymczasem jedynym wnioskiem wyciągniętym z tego wyniku przez prezes Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską jest to, że zakwestionowała rzetelność badań radiowych, czyli nawiązuje w ten sposób do narracji Jacka Kurskiego sprzed kilku lat. Wyniki spadają, to jest to wina badań. O działalności TVP nawet nie będę zaczynał, bo nie chcę się powtarzać, więc tylko przypomnę, prawie 2 miliardy wyda tamten pan też, społeczeństwo ogólnie mówiąc, na bandę amatorów i karierowiczów bawiących się w prezesów medialnych kosztem renomy mediów publicznych, czyli czegoś, co już od jakiegoś czasu niestety nie istnieje. Szczęście z pomocą przyszły najnowsze technologie, jakimi dysponuje Telewizja Polska, i właśnie dzięki nim w tej chwili do naszego studia teleportuje się nasz gość Andrzej Olszewski. Po 1989 roku media publiczne w Polsce zawsze były narażone na wpływy polityków, ale to, co mamy od 5 lat, jest katastrofą. Przepraszam Was za ten poważny ton, ale czasami ironia nie jest środkiem adekwatnym. Trochę ponuro się zrobiło. Mam dla Was coś pozytywnego teraz. Znam sposób, by uniknąć wydania na zakupy tylu pieniędzy, ile rząd wydał na TVP. Na ratunek przychodzi Lety Shops, czyli darmowa wtyczka do przeglądarki, dzięki której zaoszczędzicie na codziennych zakupach w internecie. Gdy kupujecie coś przy użyciu tej wtyczki, część wydanych pieniędzy wraca na Wasze konto. Dlaczego? Ano dlatego, że Lety Shops dzieli się prowizją uzyskaną od sklepów, w których robicie zakupy, takich na przykład jak Allegro, AliExpress czy Booking.com, a do wyboru macie ich ponad 3000. Lety Shops działa też w darmowej aplikacji mobilnej, dostępnej do pobrania w App Store i Google Play. To jest bardzo proste. Dziękuję za uwagę. Szczegóły i link do wtyczki znajdziecie w opisie filmu. I znowu muszę się niestety zająć przez chwilę Telewizją Polską, ale powód jest ważny, a wręcz sensacyjny. Otóż wszystko wskazuje na to, że Antoni Macierewicz zablokował emisję, zresztą i tak już przekładaną, filmu Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia o katastrofie smoleńskiej. Podobno film, o czym pisze Gazeta Wyborcza, mocno krytykuje działania podkomisji i samego Macierewicza, a także prokuratury. Więc mamy sytuację niesamowitą. Wojna Macierewicza ze Stankiewicz. Koniec świata. A w tym wszystkim prezes Kurski, który musiał wybrać mniejsze zło, czyli ulec naciskom polityków. A jeśli jest tak, jak sugeruje Wyborcza, że sam Jacek Kurski nie jest zwolennikiem teorii zamachu, to wychodzi na to, że powinienem w tym całym sporze jemu właśnie kibicować. Ale to już by była taka paranoja, że stawiam tu kropkę i zmieniam temat. Moi drodzy, media publiczne może i upadają, ale za to pojawił się ratunek dla polskiej myśli konserwatywnej. 20 stycznia powstała nowa ostoja wolności słowa, czyli portal Albikla,
dzieło środowiska Gazety Polskiej, Strefy Wolnego Słowa oraz portalu niezależna.pl. Niepokorna, niezależna i całkowicie polska odpowiedź na Facebooka. Niestety ułańskie skrzydła nowego portalu podcina szereg problemów. Nowi użytkownicy bardzo długo czekają na e-mail potwierdzający konto, a hasło nie ma ograniczonej ilości znaków, co powoduje, że wpisujący w tym polu całego pana Tadeusza poprawnie założyli konta. Ponadto założone na portalu konta nie podlegają żadnej weryfikacji, co spowodowało wysyp fałszywych profili podszywających się pod polityków czy celebrytów. Swoją drogą ciekawe, czy mój profil, fałszywy profil też tam już jest. Chodzą słuchy, że powstanie portalu sprowokowane było zablokowaniem Donalda Trumpa na Facebooku i Twitterze. Al Bikla to polska odpowiedź na amerykański dyktat, która spowodowała już zresztą niemałe zamieszanie w centrali Facebooka. Według naszych, no, dobrych źródeł, Mark Zuckerberg nie może spać po nocach. Mimo swoich ambicji, by być polską alternatywą dla światowych gigantów ograniczających wolność słowa, Al Bikla nie uniknęła jednak drobnej inspiracji największym portalem społecznościowym na świecie. Okazało się bowiem, że część regulaminu skopiowana została słowo w słowo z regulaminu Facebooka. Serwis z założenia miał być wolnym medium społecznościowym, które w przeciwieństwie do takich serwisów jak właśnie Facebook nie stosuje, powtarzam, cenzury i nie usuwa, powtarzam, użytkowników za poglądy. No ale w regulaminie Al Bikli mamy zapis taki, cytuję: w przypadku naruszania postanowień regulaminu, zasad Al Bikla lub przepisów prawa, twórcy serwisu mogą zawiesić lub trwale zablokować użytkownikowi dostęp do jego konta. Czyli jeśli Donald Trump założy sobie profil na Al Bikli i zacznie pisać, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, zostanie zablokowany prawdopodobnie. Czyli skandal. W kilku ostatnich wydaniach WTS zastanawialiśmy się, gdzie podział się nasz prezydent, prezydent wszystkich Polaków, nasz Andrzej Duda. Na chwilę się pojawiał, potem znowu znikał, jak śpiewała Beata Kozidrak z zespołem Baim. Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Mam na twym punkcie bzika, mam bzika, mam bzika. Daj się sobą nacieszyć, nacieszyć, nacieszyć i 7 razy zgrzeszyć, i zgrzeszyć, i zgrzeszyć. No, bez przesady z tym grzeszeniem. O czym to ja mówiłem? O tym, że prezydent Duda pojawiał się i znikał, ale w piątek przemówił do narodu w rozmowie z dziennikarzem z nienawidzonego TVN-u. W rozmowie poruszone zostało wiele tematów, a jednym z kluczowych były ostatnie niepokoje społeczne wywołane wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Tak, Trybunału Julii Przyłębskiej. Krzysztof Skórzyński zapytał prezydenta o ocenę działań policji podczas protestów. Andrzej Duda nie ukrywał zachwytu nad profesjonalizmem i rzetelnością wszystkich działań funkcjonariuszy. Muszę panu powiedzieć, że uważam, że policja u nas zachowuje się naprawdę w niezwykle profesjonalny sposób. Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktoś zginął. No sukces, zwycięstwo. I oznaka kunsztu pracy policji, bo żaden z funkcjonariuszy nikogo podczas interwencji nie zabił. Co więcej, odnosząc się do samego, przypomnijmy, nieopublikowanego jeszcze wyroku, prezydent stanowczo stwierdził, że nie wpłynął on w żaden sposób na życie kobiet. Zawsze byłem zdania, że pan prezydent ma ogromne poczucie humoru, ale nie sądziłem, że aż takie. Kolejnym tematem, w jakim Andrzej Duda zdecydował się obdarzyć nas swoją opinią, była kwestia tragicznej sytuacji dużej części przedsiębiorców z powodu pandemii. Prezydent powiedział, że rozumie desperację przedsiębiorców, współczuje, rozumie ich stres, generalnie rozumie. Rozumiem desperację przedsiębiorców, tak, rzeczywiście to jest dramatyczna sprawa. W ogóle rozumiem desperację No i mam z tym stwierdzeniem prezydenta dwa problemy. Jeden to taki, że zrozumieniem nikt jeszcze rodziny nie nakarmił, nikt kredytu nie spłacił, nikt rachunków nie uregulował.
No i drugi, że na całe szczęście pan prezydent nigdy w takim stresie, o jakim się tak ochoczo wypowiada, być nie musiał, tak więc z całym szacunkiem, panie prezydencie, pan raczej nie wie, o czym pan mówi. A nawet gdyby pan był aż tak empatyczny, to nie robi pan nic, żeby poprawić sytuację przedsiębiorców i ich pracowników w tym trudnym dla nich czasie. Dramatyczna sprawa. Żadnego nacisku na rząd, żadnej próby rozmowy z prezesem, żadnej inicjatywy ustawodawczej, ale no, pan rozumie. Okej, ale ja nie rozumiem. Na chwilę przenosimy się za ocean, gdzie zaraz po zaprzysiężeniu nowy prezydent USA, Joe Biden, podpisał pierwsze zarządzenia, w 9 przypadkach przekreślając decyzje podjęte przez Donalda Trumpa. Tak więc Stany Zjednoczone powrócą do Światowej Organizacji Zdrowia. Akurat w tej sprawie zdania mogą być zresztą podzielone, bo w stosunku do WHO mamy różne kontrowersje, ale to na marginesie. Oraz ponownie będą Stany Zjednoczone stroną paryskiego porozumienia klimatycznego. Zostaną też wprowadzone zmiany dotyczące polityki imigracyjnej oraz bezpośrednio dotyczące pandemii, na przykład takiej jak nakaz noszenia maseczek we wszystkich miejscach należących do rządu federalnego. Co prawda po owocach go poznamy, ale Andrzej Duda mógłby już teraz pozazdrościć tempa i determinacji dużo przecież starszemu koledze ze Stanów Zjednoczonych. W Rosji sobota minęła pod znakiem ogólnokrajowych protestów przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu Aleksieja Nawalnego. Reuters informuje, że w całym kraju zatrzymano kilkaset osób. Do zatrzymań doszło m.in. w centrum Moskwy, gdzie w południe rozpoczęła się manifestacja w sprawie opozycjonisty. Demonstrację w obronie aresztowanego polityka zapowiedziano na sobotę w 93 miastach Rosji. Władze ostrzegają, że zgromadzenia nie uzyskały zezwolenia i przypomniały o odpowiedzialności za udział w nich. W ostatnich dniach policja zatrzymywała organizatorów i aktywistów. Niektórzy otrzymali już karę aresztu administracyjnego. Odnosząc do tych protestów miarę przedstawioną przez naszego prezydenta, rosyjska policja zachowuje, przynajmniej na razie, pełen profesjonalizm. Uważam, że policja u nas zachowuje się naprawdę w niezwykle profesjonalny sposób. Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktoś zginął. W Warszawie oraz w innych miastach Polski coraz częściej notuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. Aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajdują się w Polsce. To jest straszne. Podsumowując, oddychamy odpadami i to od dawna. Co w tej kwestii robią władze? Odpowiedzią rządu na problem zanieczyszczonego powietrza ma być ogłoszony z pompą program Czyste powietrze. Ja wiem, teraz mamy pewną konsternację, bo pan Orłoś, jak to raczył określić Antoni Orłoś, zawsze psioczy na rząd i powinien teraz jednoznacznie rząd skrytykować, a zamiast tego chwali, nie no dobrze, dobrze, bez przesady, program działa zbyt wolno. Jego budżet sięga 103 miliardów złotych na lata 2018-2029, tymczasem pierwsze dwa lata jego funkcjonowania przyniosły raptem około 172 tysięcy wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 miliardów 300 milionów złotych. To jest o wiele za mało, abyśmy mogli w najbliższym czasie zacząć oddychać czystszym, mniej zabójczym powietrzem. Problem w tym, że wielu osób nie stać na wymiany trujących pieców, nawet mimo dopłaty, a trudna sytuacja związana z pandemią nie poprawia tego stanu rzeczy. Może skoro pan prezydent stał się od piątku taki aktywny, a stoki narciarskie na razie zamknięte, to skorzysta ze swoich uprawnień i zaproponuje jakieś zmiany w programie, albo opracuje wraz ze swoimi światłymi doradcami dodatkowe rozwiązania, które pomogą ludziom żyć zdrowo i oddychać czystym powietrzem. Zaraz ktoś powie, chwileczkę, panie Orłoś, przecież pan prezydent podpisał ostatnio ustawę o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej. No właśnie, z tym jest cały problem. Wychodzi na to, że panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie najlepiej wychodzi podpisywanie. A tu się trzeba popisać, a nie podpisać. A Antek, jestem o tym przekonany, popisze się teraz, zapowiadając utwór muzyczny. Prosimy bardzo. Witam, dziś w dziale muzycznym historia o tym, jak taki jeden facet wąsaty, taki wąsar zwykły właściwie, idzie na parkiet tańczyć, chociaż jak sam twierdzi i nie umie i właściwie to wcale nie chce tam iść tańczyć. Powiem tak, panie wąsacz, pan nam dup nie zawracaj, jak nie chcesz tańczyć, to nie idź i nie tańcz, po co tu piosenki o tym pisać. Przed państwem Sfirnalis i Sarsa w piosence Tango.
Choć wiesz, że nie umiem tańczyć, to ciągniesz mnie tam co wieczór. I kiedy malujesz oczu kontur, ściska mnie w środku. Pamiętacie, jak John Travolta wiele razy rozglądał się w programie WTS, szukając Andrzeja Dudy? Może przypomnijmy. Okazuje się, że Johnowi Travolcie towarzyszy w słynnej scenie z filmu Pulp Fiction nowa postać, czyli Bernie Sanders w kurteczce i w rękawiczkach, przeniesiony bezpośrednio z inauguracji Joe Bidena. Po prostu zrobił furorę, nawet większą niż u nas morsowanie. To dziś wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia za kilka dni.